Simba, król lew. Odcinek 6. Gwiezdny prezent Simby. O, przepraszam. Co za kopnięcie, Simba. Sam, myślę, że możesz się już pożegnać ze swoją piłką. To nie jest śmieszne. Lepiej, żebyście znaleźli moją piłkę. Ona bardzo dużo dla mnie znaczy. Przestań się tak dziecinnie zachowywać. Przestańcie się kłócić. Znalazłem piłkę. Była w stawie. Dobra robota, kanarku. Chodźmy po piłkę. Kanarek znalazł piłkę. Chodźmy sam po twoją piłkę. Chodźcie za mną. Ścigamy się. Tędy. Jelonku, Simba, chodźcie. Dasz radę, wielki. Po prostu idź swoim tempem. Gdzie ona jest? Tutaj, widzisz? Simba jest silny. Sam, jeśli chcesz, to popłynę po piłkę. Od teraz nie możesz dotykać mojej piłki. Sam wygląda na całkiem zmartwionego. Na jego miejscu nie kłóciłbym się z lwem. Kłótnia niczego nie rozwiąże. Zdobędziemy twoją piłkę, Sam. A teraz macie się pogodzić. Będziemy potrzebowali duży kawał suchego drewna. Jelonku! To zakopnięcie. Doskonale. Dokładnie tego potrzebowaliśmy. Teraz musimy wejść do wody. Patrzcie uważnie. Chudy zamierza podbić jezioro. Uwaga. Prawie nam się udało. Dziękuję, Jelonku. Jestem ci coś winien. Jest w idealnym miejscu. Uwaga! Wchodzę. No dalej, chudy! Pokaż im, jak żeglarz radzi sobie z wodą. No dobra. Woohoo!
oto twoja piłka. Złapał. Super. Dobry jest. Dobra robota. Ej, co to ma być? Co to za zamieszanie w moim stawie? Uciekajcie stąd natychmiast. A dlaczego myślisz, że ten staw należy do ciebie? Ty jesteś Simba, prawda? Co to jest? To znany tenor z opery stawowej. Naprawdę? O, widzę, że twój przyjaciel jest świadomy mojej wspaniałej reputacji, a wkrótce także i cały świat przekona się o moim niespotykanym talencie. Sarzawa jest niesamowicie zadufana w sobie. Jest dokładnie taka jak te snoby, które były na tamtym statku rejsowym. Co wy, piraci, możecie wiedzieć o sztuce? Tu nas ma. Wiem wystarczająco. Jak zaśpiewasz, to ci powiem, co o tym myślę. No dobrze, skoro nalegacie. To mi przypomina operę na statku rejsowym we Włoszech. Zjedliśmy wtedy tenorowi pudełko ciastek. Czy to jest opera? Mam nadzieję, że nie. Nie, to nie opera. Żaba po prostu przygotowuje swoje struny głosowe do śpiewu. Tak robią wszyscy wielcy śpiewacy. Kanarek ma całkowitą rację. Kiedyś płynęliśmy statkiem rejsowym pełnym śpiewaków operowych i każdy z nich właśnie tak się rozgrzewał każdego dnia. Poczekaj chwileczkę. Cisza. Już dobrze. Będę akompaniował żabie na skrzypcach. Przepraszam. A teraz zaprezentuję wam moją najbardziej ulubioną operę. Świerszczu, przestań, wolę śpiewać a cappella. Czy to nie przypomina ci tych latarni u wybrzeży Francji? Albo tej lampy, której kapitan używał, żeby nas znaleźć? Mogłaby już przestać. Ona fałszuje. Nawet ja jestem w stanie stwierdzić, że żadnej nuty nie wyśpiewała dobrze. Za bardzo się stara. Brawo! Kto ma ochotę na bis? Nie macie żadnego pojęcia o prawdziwej sztuce. Witajcie. Chcemy zaprosić was do naszego Królestwa Światła, abyście poznali naszą moc. Chętnie zobaczę wasze Królestwo Światła. Jeśli chcecie, mogę was nauczyć grać w piłkę. Dziękuję, Sam. To byłoby cudowne. My, świetliki, lubimy patrzeć, jak żyją inni, a w szczególności, jak się bawią. Wspaniałe. Tylko trzymajcie piłkę z dala od niego. Przestań narzekać. Odzyskaliśmy twoją piłkę, prawda? Tylko żartowałem. Chodźcie za nami. Oświetlimy wam drogę do naszego Królestwa. Nie musicie się niczego obawiać. Będziemy z wami. Jest tak jasno. W ogóle nie widać, że jest ciemno. Chodźcie, nie zostawajcie tak daleko w tyle. Witajcie w naszym królestwie. Idźcie dalej tym korytarzem. Czy ja śnię? To nie sen, to dzieje się naprawdę. A teraz proszę, wejdźcie. Jej wysokość was oczekuje. Oh.
Patrzcie. Jak tu pięknie. Pełno tu złota i cennych kamieni. To skarb, dla którego zostaliśmy piratami. Mam dla was wiadomość, Simba. Jej wysokość pragnie się zobaczyć z tobą i twoimi przyjaciółmi w tej komnacie. Wasza królewska mość. Dziękuję za przybycie do naszego królestwa. To zaszczyt dla nas. Cieszymy się, że możemy wam pokazać, jak żyją inne zwierzęta, a w szczególności takie jak my. Żyjemy w waszym świecie, ale jesteśmy od was zupełnie inni. Spójrzcie tam. To nie jest złoto, jak myśleliście, lecz bezcenna kopalnia, dzięki której żyjemy. Stąd czerpiemy codziennie naszą energię. To nasze źródło życia. Słyszałeś, Wielki? To nie jest nawet złotem. Co za pech. Nasza wspólnota opiera się na pracy grupowej. Gdy praca zostaje skończona, jest czas na zabawę. W dżungli praca nigdy się nie kończy, no chyba, że dla nas dzieci. Gdy mieszkałem z ludźmi, nie było żadnej zabawy. Tutaj jesteśmy oddani rozrywce. Tak dzielimy między siebie pracę, aby mieć pewność, że każdy z nas ma czas na zabawę. Królowo, czy mogę obejrzeć twoją kopalnię? Tak, wszyscy możecie zobaczyć, jak żywimy się tym minerałem. Ten minerał ma magiczną moc. Jak to możliwe, że ty świecisz mocniej niż reszta? Właśnie skończyłem pracę. Teraz mogę się bawić. Czy ja też świeciłbym tak jak świetlik, gdybym tu mieszkał? Tylko królowa zna odpowiedź na to pytanie. Wasza wspólnota jest wspaniała. Naprawdę podziwiamy sposób, w jaki wszystko robicie. Chcielibyśmy żyć tak jak wy. Dziękuję. Jednak nasz sukces zawdzięczamy głównie gwiazdom. Kieruje nami Wielka Niedźwiedzica. Ona daje nam siłę i mądrość, abyśmy żyli w całkowitej harmonii i pokoju w naszym magicznym królestwie. Królowo, ta moc. Czy moglibyśmy zabrać trochę ze sobą do domu? Naprawdę chciałbyś to zrobić? Tak. Domyślałam się, że to powiesz, Simba. Cieszy mnie to, że odziedziczyłeś po swoim tacie mądrość i siłę. Dziękuję, królowo, ale przecież jestem jeszcze tylko małym lwem. Ale Wielka Niedźwiedzica wie o tobie wszystko. O mnie? Jak to możliwe? O co chodzi, królowo? Wielkie gwiazdy nad nami pamiętają wszystko. Wielka Niedźwiedzico, pokaż nam zasługi Simby. Simba, jesteś bardzo mądry. W obliczu zagrożenia pokazałeś także wielką odwagę. Zostawcie mnie! To tygrys! Musimy otworzyć tę pułapkę. Uciekajmy stąd! Dzieci, dlaczego jesteście tak zaskoczone? Nie wiedziałyście, że gwiazdy wiedzą o wszystkim, co robimy? Wielki, wyobraź sobie, co gwiazdy muszą wiedzieć o nas. Aż mi wstyd. Wielka Niedźwiedzica wybrała ciebie, Simba, abyś został królem dżungli. Co? Ja? Królem dżungli? Tak, będziesz królem.
Wielka Niedźwiedzico, prosimy, abyś kierowała Simbą tak, aby w przyszłości mógł rządzić wszystkimi stworzeniami w dżungli, żeby był sprawiedliwym i szlachetnym królem. Pokaż swój znak Simbie, tak żeby wszyscy wiedzieli, że jest pod twoją opieką. Przyjemnością spełnię twoje życzenie, królowo światła. Dziękuję, wielka niedźwiedzico. Zawsze będę o tobie pamiętał. Obiecuję słuchać twoich rad i czynić tylko dobro w naszej dżungli. Simba, wielka niedźwiedzica naprawdę pokazała ci swój znak. W sumie nie znaleźliśmy złota, ale i tak się bardzo wzbogaciliśmy. Kto wie, może kiedyś znajdziemy skarb. Chodźcie pogratulować Simbie. Simba, zostałeś wybrany na naszego przywódcę. Gratulacje. To mój brat. Prosimy o ciszę. Słuchajcie, królowa ma coś ważnego do powiedzenia. Rozkazuję wszystkim członkom tego królestwa przerwać w tej chwili pracę. Co się stało? Dlaczego przestaliśmy? To musi być coś ważnego. Ze względu na swoją odwagę, Simba został wybrany przez wielką niedźwiedzicę i kiedyś zostanie królem wszystkich zwierząt w dżungli swojego królestwa. Aby dobrze rządził, wielka niedźwiedzica udzieliła mu swojej mocy i od teraz Simba będzie pod opieką gwiazd, które dodadzą mu siły. Jakie on ma szczęście! Super! To wszystko przez to, że zgubił piłkę. Niektórzy cały czas mają szczęście. Proszę wszystkich o ciszę. Mam także prezent dla was. Dam Simbie moc światła. Jednak taka moc może być używana tylko w nagłych przypadkach po to, aby pomóc naprawdę potrzebującym. Podnieś swoją lewą łapę, mój przyjacielu. Obdarzam cię magiczną mocą światła. Moc, którą cię obdarzyłam, jest bardzo cenna. Powinieneś używać jej tylko wtedy, gdy będzie ci naprawdę potrzebna. Królowo, obiecuję, że będę używał mocy tylko, aby utrzymać pokój w dżungli i aby pomóc innym. Mówisz jak prawdziwy król. Królowa dała ci wspaniały prezent. Taką okazję powinno się uczcić. Proszę wezwać świerszcza. Maestro, prosimy o jakąś muzykę. Jakieś specjalne życzenia, Wasza Wysokość? Zagraj coś wesołego, aby nasi przyjaciele dobrze nas zapamiętali. Ha ha ha!
Moi przyjaciele, czas, abyście udali się do domu. Chodźcie za nami, oświetlimy wam drogę do domu. Pantero? Co to? Nie jestem pewna. Lepiej chodźmy za nimi. Te świetliki są magiczne. Jak one mogły wiedzieć, że Simba jest przeznaczony, aby być królem dżungli, tak jak jego ojciec? Będę musiał sprawdzić to w mojej bibliotece. Mamo Wilczyco, jesteśmy w domu. Mamo Wilczyco, wyglądasz na takiego silnego z tymi gwiazdami. Twój tata byłby z ciebie dumny, Simba. Gratulacje. On ma znak Wielkiej Niedźwiedzicy. Prezent z nieba jest największym prezentem. To prawda. To wielki zaszczyt. Wiem, ale to chyba nie oznacza, że nie mogę bawić się, prawda? Mamo, oczywiście, że możesz się bawić. Jesteś przecież jeszcze lwiątkiem. Dobrze. A teraz czas już spać. Jestem wyczerpany. Skoro teraz jesteś taki ważny, gdzie będziesz spał? Tam, gdzie zawsze, z moimi przyjaciółmi. To moja piłka. On jest taki skąpy i zachłanny i niegrzeczny. Tak nie można. Nie będziemy się z tobą bawić, jeśli będziesz się tak zachowywał, skąpiec. Mamo Wilczyco, dlaczego oni nie potrafią szanować czegoś, co należy do mnie? Tutaj nie można się tak zachowywać. Ta ma rację. Aby żyć w dżungli, musisz się nauczyć dogadywać z innymi. A to czasami oznacza dzielenie się z innymi. A teraz idź spać. Porozmawiamy jutro. Gwiazdy na twojej piersi wyglądają tak, jak te na niebie. Mama Wilczyca powiedziała, że to prezent z nieba. Może ja też kiedyś dostanę taki prezent? Chcę spać. Zajmujesz całe łóżko. Dobranoc. Zapamiętajcie nas dobrze. Na pewno was dobrze zapamiętamy. Śpijcie dobrze, moi przyjaciele. Będę was pilnował. To wielki zaszczyt dla Simby, że został wybrany przez Wielką Niedźwiedzicę, ale to również oznacza dla niego wiele nowych obowiązków. W następnych odcinkach dowiemy się, czy Wielka Niedźwiedzica słusznie wybrała Simbę. Zobaczymy też, jak przyszły król poradzi sobie z nowymi wyzwaniami.